Chcieliśmy zaprotestować przeciwko budowie kolejnego marketu kolbusowej. Jest ich tak dużo, że powstanie jeszcze kolejny, spowoduje już duże zubożenie na lokalnym rynku wśród przedsiębiorców i generuje dużą liczbę bezrobotnych wobec nas. Uszczupli dochody gminy, a przede wszystkim pozbawi lokalnych przedsiębiorców źródła dochodu i spowoduje dość duże bezrobocie. Dlatego złożyliśmy uchwałę, projekt uchwały mający na celu uniemożliwienie powstania kolejnego marketu kolbuszowego, co polegałoby to na cofnięciu planu zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu nie mógłby powstać kolejny market. Jest to też teren zalewowy, którego zabudowanie i podniesienie spowoduje też ryzyko zalania okolicznych mieszkańców i słońca oraz szkoły podstawowej, która znajduje się kilkaset metrów wcześniej.